Dobra, jak już patrzę na miniaturę, to mi się śmiać chce. Nieznane ofiary Pandora Gate. Już wiadomo, że filmik. A ja pierdziele. Już wiadomo, o czym jest ten film. Czyli zaraz się zżygam. Niech jeszcze go fanki 12-letnie bronią. Tylko niech nie zapominają, że one są najbardziej zagrożone. Przed publikacją zdążyłem zobaczyć film Sylwestra. W tytule krzykliwa zapowiedź Cała prawda, a w treści screeny i głosówki, które wszyscy już doskonale znają. Chciałem skomentować tylko jeden zarzut z twojego ostatniego filmu. Prawda jest taka, że taka znajomość to najlepiej będzie prowadzić, jak się chociaż raz zobaczycie. Wiem, Marcin, po prostu według mnie powinniście się spotkać. Wygląda jak namawianie do spotkania, prawda? Zgoda, ale zwróćcie proszę uwagę na pozostałą część tych wiadomości. Czekaj, no nie skipuj Zgoda, tak! ale I zwróćcie się proszę zgodził, uwagę na więc. pozostałą część tych wiadomości. Tylko wkurza mnie fakt, że mama nie chce mnie puścić, chociaż bardzo lubi Stewarta i ma o nim dobre zdanie, to mnie nie chce za Boga puścić. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Co zrobisz, nic nie zrobisz. Prawda, gdyby moja mama nie była taka. No czekaj, i co? No i co? Widać tutaj wyraźnie, że mama tej dziewczyny o wszystkim wie, że dziewczyna informuje ją o chęci spotkania i nie działa wbrew jej woli. Z tego powodu nie zapaliła mi się żadna czerwona lampka. Skoro dziewczyna rozmawia ze swoją mamą, ta jest świadoma, że jest jakaś znajomość i chęć spotkania, to nie widziałem powodu, żeby w jakiś sposób interweniować. Więcej na ten temat znajdziemy pod koniec filmu. Ja pierdzielę. Co to w dupę jest? Nie wierzę, że widzę coś takiego i że ludzie w to pewnie uwierzą. Dobra. Boże, dziękuję, że ludzie to zdislajkowali. Jezu, już się bałem, że będzie na odwrót. Bałem się, że będzie na odwrót. Jezus, dobrze, dobrze. Wiara w ludzkość mi wraca. Oglądamy. Z poważnego tematu Sylwester robi kolejną typową internetową gównoburzę. Padły bardzo poważne oskarżenia, nawet nie wiesz, ilu osobom zniszczyłeś życie. I to wszystko kwitujesz zdaniem: zostaw komentarz Wataha przebrany za druida? Zostaw komentarz o treści Wataha. Serio? Robisz kolejne live'y z donatami, których zapis... A jakbym miał garnitur, to już jest wtedy 100% żółwi, prawda? Co to za mydlenie oczu? Jezu, Dubiel jest takim idiotą. Ludzie od PR-u od niego są tacy tępi. Nie wiem, czy Wardenga gadał, że oni są tacy mądrzy. Oni są tacy tępi w dupę. Kolejne live z donatami, których zapis jest dostępny tylko dla posiadaczy płatnej subskrypcji. Rozumiem. Kolejne live z donatami, których zapis jest dostępny tylko dla posiadaczy Ale płatnej subskrypcji. Ale u Wardęgi zawsze tak było. Czemu ma to teraz zmieniać? To chyba nawet dobrze, bo wtedy ludzie zatrzyma ich to, że muszą zapłacić. Więc, a mógłby się nachapać z reklam. A nie ze złotówki za widza. Po fali krytyki za przypały w GOT znalazłeś sobie idealny temat i moment do odbudowania wizerunku szeryfa internetu. Gdzie w tym wszystkim troska o te dziewczyny? Zachęcasz ofiary do kontaktu z tobą, bo chcesz mieć po prostu więcej kontentu. Obrzydliwe. Zobacz tylko... Boże, ja nie wierzę w to, co widzę. No nie wiem, no PR-owcy Dubiela, jak Wardęgę gadał, są tacy mądrzy, to coś tu nie gra. W takiej chwili kazali mu coś takiego powiedzieć, bo to jest oczywiste, że on sam nie myśli, to jest kukiełka pieprzona. Ale że oni mu doradzili, żeby coś takiego w takim momencie powiedział? Nitro broni Dubiela tutaj? Zobacz tylko, jakie Czemu? Twoje manipulacje mają konsekwencje i jaką inni ponoszą cenę za twój powrót w roli szeryfa internetu. To nie jest konkurs na najfajniejszy filmik, Sylwestrze. Twoje czyny rujnują życie niewinnych... To czemu bierzesz udział tak, jakby to był taki konkurs? Dubiel, puknij się w ten pusty łeb. ...osób, co będziesz mógł zobaczyć w dalszej części tego filmu. O, vlog rodzinny. Marcin, jesteś silny. My jesteśmy też silni. Słuchaj, nie można na to pozwolić. Wszystko
Chodziło o to, że ty wszystko jest. Mama, piesek, płacz. Uważam na tyle, na ile mogę, no. Nie wychodzę z domu. Wychodzę z narzędziami samoobrony. Jacyś znajomi dzwonią do ciebie, rozmawiasz, czy nie bardzo? No czas zweryfikował, nie? Kto jakby był... kto był prawdziwym przyjacielem, a kto nie. Ale w jaki sposób? No ktoś się odezwał, ktoś nie odezwał w ogóle. Nie patrzę tak na to, wiesz, niektórzy, którzy się nie odzywali, niekoniecznie musieli coś sobie myśleć, tylko się nie odzywali. Obrazkę Jezusa brakuje tylko. Bo może po prostu nie chcieli tak się wypowiadać w żaden sposób, ale oni wiedzieli jeszcze, jakie mają mieć przemyślenia. Ty, no ale jakie można mieć przemyślenia, Marcin? No słuchaj, jak, wiesz co, no ale... Takie jak 20 jak... milionów osób, które to no, zobaczyło? Sakra, no ale rozumiesz. Chodzi o to, że... Ale jakoś... To znaczy, że nikt jakoś... cię nie zna? Nie no, znają mnie i dlatego mam tych znajomych, których mam i tych najbliższych. Jak ktoś był dalszym znajomym, ale dał się poddać takiej narracji i to uwierzyć, to czemu nikt nie skupił swojej uwagi na tym, że manipulowali? Czemu nikt nie skupił swojej uwagi na tym, że zmanipulowali screenami, wyrwali wiadomości z kontekstu, że wsadzili mnie do takiego, a nie innego wora, że nadali taką narrację, ludzie bronią. Ile tu było dubli? Nie no, żartuję, to jest wszystko prawdziwe. Ich mówiąc, no ale przecież Wardęga nigdzie nie powiedział, jak dodał screena, masz 14 lat, ale i tak zrób, to nigdzie nie powiedział, że chodziło o to, że ona ma ci zrobić lo... albo zdjęcie. Powiedział to w filmie, w którym zestawił mnie z potencjalnym. Dzięki. 44N74N0 dał na Goliborde 10 zł. Problem, że typ zarabia na swojej pracy. Sam sobie życie zniszczy ukryjąc ptwa. Policję rozwiążmy, bo niszczy życie dalerom. Znak no. Zapytania wykrzyknik, jak to jest matą. To jest klasyczne, nie? I pokazał tego screena. Pozwolił ludziom samym się tego domyślić. To jest właśnie manipulacja. On dalej się trzyma tej linii obrony, mimo że było, że oglądał film Wardęgi. Natalia wyprowadza tam na początku Natalia mówił. Chodzi po jedzenie. Nie, no wiesz co, nie, ja... trudne by było, gdybyś coś zrobił. To tak, to byłoby trudne. Ale tak to nie jest trudne. Oczywiście, że bolesne i rozmawiamy o tym i nastawiamy się. To, co już raz poszło w eter, tego się nie odwróci. Co chcesz? Zatrudnić ludzi, którzy nie. będą chodzili od domu do domu i tłumaczyli, że Marcin Dubiel to nie jest pedofil, ani nigdy nie próbował kryć pedofila. Ale to, wiesz co... I będziesz próbowała 20 milionom osób w Polsce pewnie, które to zobaczyły, to wyjaśnić. Okazuje się, że relacje z nastolatkami mogli mieć też inni, mniej znani youtuberzy, w tym Marcin Dubiel, który miał wymieniać jednoznaczne wiadomości z 14-latką. Ja po prostu nie mi się wyłączył. Media publiczne i sieć mają się opierać na pomówieniach, to ja mam ochotę się zbuntować. Nie mam ochoty tego, rozumiesz? I będę walczyć z systemem Marcin. Ale co ma walka do systemu? Ta pani, ta mama Dubiela, nie będę jej też mówił nic złego, bo ona nie jest w ogóle winna, nic. Ale co ona ma do tego, co ktoś mówi? Jest wolność słowa i każdy może powiedzieć cokolwiek. I Wardęga nie wydał wyroku i Konopski, tylko pokazali rzeczy. Sprawa teraz się dzieje w prokuraturze. Tam będzie wyrok, tak? A że media to nagłaśniają i pokazują, jak to jest, jak na razie, no to tyle, nie? Oni nie wydali żadnego wyroku. Ale widać się, no bardzo, że Dubiel jest zamieszany w to, że krył z tyłu. I o wszystkim nie, wiedział. Bo ja mam też, dzieci małe są i będą z tym żyć. I ja mam ochotę, rozumiesz? To nie pokazuj ich na filmie powiązanym z Dubielem, bo wtedy będą widzieć, że to brat Dubiela. Nie pokazuj tych dzieci. Ty im psujesz teraz w dupę życie. Przykro mi. Nie, to nie ma ci być Ale przykro. Ty nie jesteś w stanie nic Jestem. Zrobić. Nie jesteś. Jestem. Ten filmik ogólnie nic nie jest w stanie zmienić, to prawda, bo co ma mama zrobić? Mama zawsze jest za dzieckiem swoim, więc po co tu ona jest pokazywana? Co ona ma zmienić? Nic. Ten filmik jest po nic. Nie jest. Ale mogę zrobić minimum, rozumiesz? I tak zawsze będzie za mało, musisz to zrozumieć. Nie. To nie trafiło do jego zwolenników, to trafiło do wszystkich.
Do osób, która raz w życiu, tak. Do pani pracującej w Żabce, która raz w życiu odpaliła YouTube'a, żeby zobaczyć ten film i nie odpali go nigdy więcej. Rozumiesz? I ta pani w Żabce, ilekroć ja tam nie wejdę, zawsze będzie myślała to samo, bo widziała tylko ten jeden film. Zobaczenia. O, myszku. Dzień drugi, wróciłem wczoraj w nocy do Warszawy. Właśnie dostałem telefon od mojej mamy, że jakiś chłopczyk poturbował moją siostrę w szkole. Hej Tosiu, miałeś jakieś problemy dzisiaj? No z jednym kolegą. I co? Tylko mnie tam wyzywał. Tak? A nic ci nie zrobił? Tylko na WF-ie mnie trochę zbił. Zostaw komentarz o treści Watacha. Mamy... Boże, ten filmik to jest szczyt. Szczyt. W Korei Północnej tak pewnie wyglądają wiadomości. Kolejny dzień w Warszawie. Jadę teraz do mojego znajomego na siłownię. Mój znajomy ma siłownię w domu. Więc jadę u niego poćwiczyć. Nie chcę pokazywać gdzie, bo nie chcę na niego też... Nie chcę ściągnąć na niego żadnej fali hejtu. No na siłownię na mieście to raczej nie pójdę. Trzeba sobie jakoś radzić. Wydaje mi się, że też gdybym teraz po prostu zamknął się w domu i nie wychodził do ludzi, to byłoby gorzej, nie? Po prostu trzeba jakoś zacząć żyć. Stwierdziłem, że pójdziemy na spacer statkiem, żebym mógł z wami rozmawiać. Tadek nie był ze mną od 3 tygodni na spacerze. Przez ostatnie 3 tygodnie... 3 tygodnie pies w domu siedział? Siad. No widzisz, że już nawet mnie nie słucha. Hej Tadek! Halo, siad. Mam psa obronnego, damy radę. A, żady? To, co teraz będę mówił, to idzie prosto z serca, szczerze. I choćby... Tak, też wierzyć. Gdyby miało to trafić do 5% osób, które to usłyszą, to i tak będzie dla mnie sukces. Polecam tak nie nadinterpretować wolności słowa i nie nadużywać go, bo to często w internecie się mści. Bazując na wolności słowa, można zorganizować się w 50 osób i rozpowszechniać dezinformację, że ktoś jest pedofilem i ma i na drugi dzień ktoś ci... Tylko, że to nie jest dezinformacja, tylko masa dowodów, a on na te dowody odpowiada tak, że ale jego mama płacze. Rozumiesz? Ty widzisz różnicę? Między dezinformacją a filmem z dowodami i ta sprawa jest w prokuraturze. Jakby ta sprawa nie była w prokuraturze, to jeszcze można by tak pomyśleć, ale to się dzieje. Rozumiesz? Ty myślisz, że Wardęga zgłosiłby to do prokuratury nie mając żadnych dowodów? To po co by to w ogóle zrobił? Po co by mówił, że to zgłosił tam? Co tu się w dupę dzieje? Przede wszystkim to, co chciałbym, żeby najbardziej wybrzmiało, to, że jeśli macie kogoś atakować, to błagam was, żebyście atakowali mnie, a nie moją rodzinę. Nie wiem, kodu. Tu ma rację, no nie można atakować rodziny, ale niestety w dupę ludzie z pochodniami, z widłami chcą krwi i atakują wszystko, co się rusza. No to jest oczywiste, że to jest negatywna rzecz i nie powinno tak być, ale zawsze się znajdzie idiota w tłumie, który jest taki gigantyczny niestety. Nie wiem, jak mam spróbować przyjąć na siebie ten hejt cały, ale... Moja aktualna sytuacja rodzinna jest bardzo kiepska. Moja siostra jest bita w szkole. No nie potrzebuję rodzinę pokazywał, też mi się wydaje. Brat też ma bardzo duże nieprzyjemności. Ja mu tego nie odpuszczę, rozumiesz? Nie, ja mu tego nie odpuszczę. Bo ja nie będę chodzić, rozumiesz? On sobie poradzi, ale ja sobie nie poradzę. Moja Tośka sobie też nie poradzi. No to po co ich pokazujecie? Ja nawet nigdy nie widziałem mamy Dubiela. Gdzie siostry, brata, nie wiem. Większość widzów chyba nie widziało. Po co im to pokazują? No teraz już wiem, kto to jest i będę wiedział na ulicy, jak kiedyś się spotkam, że to mama Dubiela. A tak to bym nie wiedział. Ja pierdziel. Że ktoś sobie wymyśli, k***a, że nic zrobi. Do WK na ławę mama Dubiela. Rozumiesz? I na wstępie tej pogawędki chciałbym, żebyście po prostu... Chciałbym was prosić o to, żebyście... Pokazywał kilka lat temu mamę Dubiela, no to nawet jak kilka lat temu, to teraz mógłby już się pokazywać. Wylewali na mnie, a nie na moich bliskich. Zwłaszcza w tym filmie. Naprawdę nie zrobili nic, żeby sobie na to zasłużyć. Nie zamierzam się żalić, mówić, jak ciężka jest to dla mnie sytuacja, ale po prostu chciałbym zrobić wszystko, żeby nie była ciężka dla mojej rodziny. Wiecie, ja zrobiłem naprawdę bardzo dużo głupich rzeczy w swoim życiu, ale na pewno nigdy nie zrobiłem żadnej krzywdy dzieciom.
teraz tak naprawdę wydaje mi się, że to już chyba wybroniłem w tym ostatnim filmie i udowodniłem ludziom, że nie mam nic wspólnego z pedofilią. W pierwszej kolejności chyba odniosę się do tej wiadomości, którą napisałem, bo to jest w tej chwili to, co jest mi najbardziej zapisane. Dalej będzie gadał o kawie? Czyli faktu, że napisałem tej dziewczynie, żeby się spotkała ze Stuartem. Okay. Wiecie, ja miałem 18 lat. To była rozmowa nastolatka z nastolatką, graliśmy wspólnie w CS-a, rozmawialiśmy sobie na Teamspeaku. Nie wiem, nie miałem żadnych w ogóle zamiarów wobec tej dziewczyny i też nie wiedziałem, żeby Stuart jakiekolwiek miał zamiary złe. I on nie wiedział! I biorę to na klatę, napisałem tak, o, po prostu, to się spotkajcie. Nie zastanawiałem się nad tym, że Stuart ma 22 lata, ja byłem po prostu nastolatkiem, miałem 18, mieszkałem z tatą i... Tak jak mówię, nie przywiązywałem do tego żadnej większej wagi i żadnego znaczenia. Teraz z perspektywy czasu, no oczywiście, no... Jakby to jest brzemię, które będę musiał nosić. Z tego co wiem, ona przecież chyba i tak mówiła, że między nimi do niczego nie doszło. I Stuart nigdy nie powiedział mi, żebym miał jakiekolwiek złe zamiary wobec jakiejś dziewczyny. Ja przez cały czas przyjaźni ze Stuartem przeżyłem naprawdę dziesiątki jego dziewczyn. Jego Stuart mama była obuka? Często wpadały do niego jakieś dziewczyny i to nie były dziewczyny, które miały 14 lat. To były dziewczyny, które były starsze i nie zwracałem uwagi. 14,5. Nie wiedziałem, że coś takiego może być na rzeczy. I ja wiem, że teraz muszę wziąć za to odpowiedzialność i jak najbardziej biorę tą odpowiedzialność. Wyglądałem tak. Byłem naprawdę kompletnym szczylem. Dla mnie temat w ogóle seksualności wtedy to... Wiecie, ja byłem nastolatkiem, który siedział i nie patrzyłem w ogóle takimi kategoriami. Na pewno jak miał 18 lat, to... Ja pierdziele, mnichu, zapieprzony w dupę. Ty pieprzony w dupę, Bernardynie. No nie wytrzymie, 18 lat miał? Nie, no nie wierzę, no zaraz coś rozpieprzę, no. No nie mogę tego słuchać. Ja pierdziele, no nie mogę, jakie to głupoty. Może on teraz mentalnie ma 14, chyba jedyna możliwość, żeby mu zrobili jakieś psychotesty i zobaczyli, jeżeli on teraz mentalnie ma, nie wiem, 12-13, no to tak, to realne. Jeśli to jest ta największa rzecz, którą chcecie mi zarzucić, to możecie mi to zarzucić i przepraszam za to. Przepraszam, że się wtedy nad tym nie zastanowiłem. Co? Cała ta sytuacja w ogóle pokazała, to jest moim prawdziwym znajomym, zweryfikowało się bardzo wiele osób. Ci, którzy są blisko mnie, wiedzą, jaki ja jestem i wiedzą, jaka jest prawda. Wiedzą, że ja nie jestem złym człowiekiem. Choć robiłem głupie rzeczy i złe rzeczy i dobre rzeczy. To jest dla mnie bardzo ciężki czas. No tak, te kamory. Straciłem wszystko, co miałem. Chciałem też zmienić numer, bo zaczął dzwonić z każdej możliwej... Na pewno, stracił wszystko, co miał. Już nie jest milionerem. Nie jeździ drogim Mercedes. Nie, on jest... Teraz jest bezdomnym żebrakiem. Jest bezdomny. Rozumiesz? Wszystko stracił. No niestety. Każdy mój biznes tak naprawdę się rozłożył. Wszędzie muszę chodzić z gazem pieprzowym. No tak, to wyglądało, Korgin, no. Się może stać na ulicy. Teraz jesteśmy w pustym parku, ale nie wiem, co by było, gdyby teraz szła tu jakaś grupka osób. To nie jest... No ale to... Nawet ludzie, co nie mają oskarżyć o pedofilię, noszą gaz pieprzowy. To jak to wytłumaczysz? No bo wolą go nosić, czują się bezpieczniej. A co jeżeli zaraz ktoś wyjmie dowody, że on wcześniej też nosił gaz pieprzowy, to już ten filmik się dezaktywuje. Po co on gada takie bzdety? Takie, że o, jak mi smutno, Marcin, jestem twoją największą fanką. Mam 13 lat, poznasz mnie ze Stu. Co to w dupę jest? Czemu on gada takie bzdety, bo mi popieprzy? Jest łatwe, po prostu nadano temu jakąś narrację. Byłem jakimś elementem tej układanki. Cała ta sytuacja została pokazana, jakbym był wspólnikiem pedofila. Ja naprawdę nie wiem, jak mam powiedzieć, że... Nie wiem, jak mam... Ja mam spróbować pokazać ludziom, że to nie jest prawda. Tak nie było. Tak po prostu nie było. Wszyscy radzą mi teraz, żeby... Może w jego głowie tak nie było, ale... Na razie z tego, co mamy dostęp do różnych dowodów, to no tak było. I tyle. Zobaczymy, jak się sprawa w sądzie rozwiąże. Schował się w cień, przeprowadził się gdzieś, chodził jakiś czas, być może za granicą, być może w jakimś domku w górach. Tylko, że ja nie mam ochoty chować głowy w piach. Widzisz, jaki biedaczek? Jezu, wszystko stracił.
Jedyne co może zrobić, to w domku w górach się zaszyć albo za granicą mieszkać. Jakie biedne to jest. Jezu, on wszystko stracił. Szkoda mi go, a tobie? Jeśli mogę zrobić cokolwiek, żeby udowodnić ludziom, cokolwiek, żeby pokazać, jaka jest prawda, ja naprawdę chcę. Boli cię dubiel? Już mówiłem w poprzednim filmie. Tak. Oceniajcie mnie za wszystkie głupoty, XPP, które zrobiłem. Zrobiłem w swojej karierze naprawdę masę głupot. Ja rozumiem, że ja powinienem być już skancelowany. Niech po prostu powiem wprost, co chcę, żeby ludzie myśleli. Oceniajcie go za pranki, a nie za pedofilię, bo za pranki to i tak może reklamować w dupę Coca-Colę i płatki, ale za pedofilię, no niestety, już nie zarobi. Jakie to jest w dupę smutne. Wprost to powiedz, Marci, no nie naokoło, bo niektórzy twoi widzowie mogą nie zrozumieć. Prosto powiedz. Nie szerzcie tej narracji, w której robicie ze mnie pedofila lub wspólnika pedofila. To naprawdę nie jestem ja. Najgorsze jest to, że wiem, że muszę być silny i zrobić to dla swojej rodziny, bo gdyby w tym wszystkim chodziło tylko o mnie, ja nigdy nie chciałem sprowadzić czegoś takiego na swoją rodzinę. Ja naprawdę, wiecie, to są młode dzieci. Zachowania, o które mnie teraz posądzają ludzie, zachowania, które ja w opinii ludzi próbowałem kryć, to jest sprzeczne ze wszystkimi moimi wartościami życiowymi. To jest dla mnie coś, co tępię, czego z czym nie chciałbym mieć nigdy nic wspólnego. Naprawdę. Wytłumaczcie mi, co siedzi w głowach ludzi, którzy osądzając mnie o pedofilię, dzwonią do mojej matki i mówią jej, że zgwałcą i zabiją kurwa jej 11-letniego. Dobra, argument w każdym filmie musi paść, że ludzie skrajni idioci, po prostu debile pieprzeni, robią coś takiego i ty to do ogółu bierzesz i mówisz, żeby na niego nie mówić, że jest w to zamieszany, bo jego mama płacze i do niej idioci wyzwaniają. Czyli teraz na żadnego mordercę, na żadnego polityka skorumpowanego, na jakiegoś skorumpowanego policjanta, na nikogo, na jakiegoś gwałciciela, nic nie można powiedzieć. Bo co jeżeli ich rodzinom ktoś powie coś niemiłego? Ja pierdzielę, no tak, ktoś może coś niemiłego powiedzieć rodzinom. Nie, to im darujmy wszystkim. Mią córkę. Kim są ci ludzie? No idiotami są pieprzonymi, Marcin, dobrze o tym wiesz i nie udawaj debila, chyba że nim jesteś. Co to o nich świadczy? Ja jestem w tym wszystkim zły? No chyba jest... Ja pierdziel. No nie wiem, no może to zeskalować, jak on chce, porównać. No to zróbmy to, porównajmy, co jest gorsze. Wyzwanie kogoś, że mu się coś zrobi, ale na 99,9 nie zrobi? Czy wiesz o tym, że twój 23-letni kolega umawia się z 13-latkami, a ty jeszcze je zachęcasz do tego? Co jest gorsze? No jak już tak na siłę chcesz to porównywać? Tak bardzo chciałbym zrobić cokolwiek, żeby móc chociaż nie uchronić. Nie mogę znieść tego bólu mojej mamy. Nie mogę znieść tego bólu mojej... No to jest prawda, tu trzeba też jakby oddać dubielowi. To jest smutne bardzo, że mamie i rodzeństwu się odbija na tym. I nie powinno tak być w idealnym świecie, ale niestety w gigantycznej grupie ludzi, a kilka milionów ludzi to oglądało, zawsze się znajdą debile pieprzeni i tyle, nie? Niestety, ale coś kosztem czegoś. Trzeba wymierzyć sprawiedliwość jemu i niestety nie można wtedy patrzeć na takie rzeczy, bo zawsze się idioci znajdą, którzy to zrobią w każdej sprawie możliwej na świecie. Jego rodzeństwa, które próbuje mi mówić cały czas, że wszystko jest dobrze, gdy ja później dowiaduję się, że nie ktoś pisz tak, szaman. Ja robiłem głupie rzeczy, ale nigdy nie zrobiłem krzywdy żadnemu dziecku. Nigdy się do tego nie przyczyniłem. No tu chodzi o to, że pośrednio się przyczyniłeś, rozumiesz? Nie, że bezpośrednio, na to nie ma dowodów. Nie przejmuj się tak. Będzie dobrze, Marcin. To mniejszy wyrok. Wiem, że ja nie jestem w tej sytuacji wiarygodny. Wiem, że na koniec dnia to przecież jest Marcin Dubiel, ale... Ja mówię prawdę. Dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierają. Dobrze, że w sądzie płacz, jak już mówię, jakby to już było w sądzie, płacz,
płakanie i mówienie, że ktoś do mamy pisze niemiłe rzeczy, nic nie znaczą. I to cięcie, no. Dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierają. I jestem wdzięczny wszystkim moim bliskim i wszystkim osobom, które dały mi jakieś wsparcie, które wiedzą, jaka jest prawda. Ale błagam, pozwólcie ocenić to służbą, pozwólcie ocenić to organom, które... Tylko to jest problem. On mówi, że pozwolić to ocenić służbom, organom, jednocześnie nagrywa taki manipulacyjny film. No to jakby nic nie nagrał, to by się bardziej ta teza miała znaczenie niż nagrywanie takiego gówna. Dzięki Kajko za 5 lat. Które się tym zajmują, nie wydawajcie tego wyroku sami. Chodź, idziemy. No teraz będziemy czekać i tak z 10 lat na wyrok, więc lui. Zostaw komentarz o treści Wataha. Chętnie. Jesteś idealnym przykładem tego, czego nie robić przypadkiem jakichkolwiek dram. Godzinę po filmie Wardęgi mega podejrzenia, że był gotowy już taki film? No na samym początku się odniósł do tego filmu Wardęgi. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!